Mamy to! Słuchacze, widzowie, mamy to! Mamy zwycięstwo w derbach, mamy kolejny mecz w serii zwycięstw po Mistrzostwach Świata. Mamy świetne humory i nie zawahamy się o tym powiedzieć. To jest podcast Adwokaci Diabłów i dzisiaj będziemy świętować. Będziemy świętować zwycięskie derby i będziemy świętować dobrą formę drużyny, której kibicujemy. To nie jest coś, co zdarza się często, dlatego bardzo się cieszymy. Ja nazywam się Paweł Waluś, a wraz ze mną jest Jakub Kurek. Witajcie. I już niesłyszany od jakiegoś czasu, ale powracający po chorobie chyba Sebastian Słabosz. Tak, cześć wszystkim. Byłeś ostatnio trochę chory, nie? A grypa nas zaatakowała, tak. A, no widzisz. Dobra. Czyli nie pomieszałem, wszystko jest w porządku. Ale wyszliśmy już na prostą. Tak. Ale zanim przejdziemy sobie do najlepszej informacji, to chcieliśmy tylko Wam podziękować, ponieważ po naszym ostatnim apelu udało się uzbierać 100 subskrypcji, a nawet więcej, bo Kuba, ile mamy dokładnie teraz subskrybentów? 130. 130, nawet 138 pozyknąłem, więc bardzo się cieszymy, że tak licznie odpowiedzieliście na nasz apel. Bardzo się cieszymy, że daliście nam suba, a jeżeli nie daliście, to koniecznie zróbcie to teraz, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co robimy i chcecie pomóc nam w dalszym rozwoju. I jeszcze jedna informacja, że w związku z osiągnięciem progu 100 subskrypcji mamy dla Was konkurs. Ale jaki, to dowiecie się na końcu odcinka, więc musicie z nami wytrzymać tą godzinkę lub trochę więcej. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Także zapraszamy. A teraz przechodzimy do creme de la creme dzisiejszego dnia. Niedawno, parę godzin temu, zakończyły się derby Manchesteru i wcześniej było tak, że jak były derby, to zastanawialiśmy się, jaki będzie najniższy wymiar kary, czy może 4-0 to już wystarczy dla City, czy jeszcze będą w trochę lepszej dyspozycji i na przykład strzelą 6. Jak mogliście usłyszeć w poprzednim odcinku, teraz byliśmy bardziej optymistycznie nastawieni, no i jak się okazało, całkiem słusznie, bo udało się wygrać. Udało się wygrać po takim troszkę nierównym meczu. Pierwsza połowa taka bardziej na wybadanie się, oba zespoły powiedzmy troszkę schowane. Przepraszam, Manchester City prowadzący grę, Manchester United próbujący od czasu do czasu skontrować. No i trochę się rozkręciło w drugiej połowie, a ostatecznie zakończyło się to wynikiem 2-1. Sebastian, ponieważ ty ostatnio miałeś mniej okazji do wypowiedzenia się, to rzucimy cię tutaj na pierwszy ogień. Powiedz jakieś swoją opinię o tym meczu. Jak ci się podobał? No, zacznę od tego, czego zacząłeś na początku, czyli z jakimi nastrojami podchodziliśmy do tego spotkania, bo faktycznie no bo po tej serii takich budujących zwycięstw, prawda, ktoś może przytykać, że to nie byli rywale z najwyższej półki, no ale jednak i z takimi nam zdarzało się toczyć boje jak równy z równym i nie zawsze one były zwycięskie, a tutaj mieliśmy za sobą 8 spotkań, nie licząc tych towarzyskich, bo gdzieś tam były te mecze towarzyskie, ale wiadomo, ja tam nigdy ich nie biorę na serio, bo tam były dwie porażki na tym obozie przygotowawczym. No ale tutaj licząc takie oficjalne mecze, to podchodziliśmy z 8 zwycięstwami z rzędu, więc całkiem imponującą serią. I faktycznie mieliśmy chyba pierwsze od kilku lat, a na pewno jakieś 6-8 tych bezpośrednich pojedynków, takie nastroje bardziej bojowe, jak to można by powiedzieć, chociaż no, oczywiście z szacunkiem i z pewną nutą niepewności, no bo to jednak jest Manchester City, mistrz Anglii, wiadomo jak drużyna Guardioli, jak się rozpędzi, potrafi grać. A co do samego meczu, no według mnie, ja troszkę pójdę dalej niż Paweł, według mnie to pierwsza połowa to nawet nie było badanie, według mnie to był
no, taki prawie perfekcyjny występ ze strony Manchesteru United, bo w zasadzie zneutralizowaliśmy Manchester City pod każdym względem. Fred Kevina De Bruyne, który no, świetnie przylepił tam się do Belga, a on był głównym kreatorem, jak zresztą w większości spotkań City. No i City w zasadzie nie wykreowało żadnej okazji, a my mieliśmy i na samym początku meczu okazję Bruno Fernandesza i dwie w zasadzie blisko, że można powiedzieć, setki Marcusa Rashforda, gdzie troszeczkę zabrakło może albo zimnej krwi, albo pewnej precyzji bądź odpowiedniej decyzyjności w tych kluczowych sekundach w zasadzie, no, ale no, no zdarza się. Tym bardziej troszeczkę bolało to, jak w drugiej połowie dostaliśmy tą bramkę. No i widzieliśmy, jak ten mecz przebiega w drugiej połowie, no bo tutaj już trzeba przyznać, że od początku drugiej połowy no to wrócił taki Manchester City, jaki znamy. I przez te pół godziny no było ciężko, było nam ciężko. Choć jest tam w tych 30 minutach ten plus, że oprócz tej sytuacji i gola Jacka Grealisha, swoją drogą znowu dobra zmiana Anglika, no to z dużej chmury mały deszcz, no bo City utrzymywało się przy piłce, tam nawet momentami chyba 80%, kreowało sobie tą grę, ale nie miało pomysłu, jak gdzieś rozszyfrować ponownie tą naszą obronę, co też jest znowuż plusem, patrząc pod kątem tego, jak to wyglądało w poprzednich często sezonach, bo jednak jak traciliśmy bramkę nawet ze słabszymi rywalami, ale już mówimy o City, no to często nam to podcinało skrzydło i wkradała się jeszcze większa nerwowość i ułatwiało to strzelanie po prostu kolejnej bramki City. No zresztą niedaleko sięgnąć, w tym sezonie przegraliśmy z nimi 6-3, a w pewnym momencie było już 6-1, jak dobrze pamiętamy, i to był mecz katastrofalny, więc przeskok jakościowy na pewno jest już widoczny, duży progres i w grze, i w takim podejściu taktycznym, bo naprawdę ta pierwsza połowa taktycznie była świetnie rozegrana, i pressingu, i zaangażowaniu drużyny. No widać też, no ja zawsze będę mówił z szacunkiem do Ronaldo, ale widać też, że ten zespół bez Ronaldo łapie taki dodatkowy oddech i, no i ma po prostu więcej walorów, tak? Więcej możliwości z przodu. No i też widać zespołowość, tak? Ten kolektyw, którego też brakowało. Co prawda, no nie ukrywajmy, ta bramka na 1-1, no nie wiem, słyszałem, że są różne opinie, przynajmniej te oficjalne podały, że sędzia się nie pomylił. Środowiska sędziowskie nawet oficjalne gdzieś były, mówią jednak o tym, że to ewidentnie był spalony. Ja też jestem zdania tego, że tak jest, po prostu chociażby z uwagi na to, że nawet niedawno bywały sytuacje w meczach, że wystarczyło, że zawodnik kompletnie niezaangażowany w akcję, gdzieś przy rzucie rożnym czy coś w zamieszaniu, no stał gdzieś przy bramkarzu i nawet jej nie dotknął, nawet nie miał zamiaru, nawet nie widział piłki, a i tak interpretowano to w ten sposób, że gdzieś zaangażował bramkarza, nie wiem, może zasłonił piłkę czy cokolwiek i bramki komuś nie uznano, co tutaj bardziej już bym się kłócił w takich sytuacjach, a tu ewidentnie no Marcus Rashford prawie do samego końca muskał tą piłkę prawie, że już tam o sznurówki się odbijała, ostatecznie ją puścił. Ale absorbował no, na 100% całą defensywną grę Manchesteru City. No i jeżeli mówimy o kontrowersjach, no to tu na pewno nie widziałem akurat pomyczowych, nie miałem okazji, może wy widzieliście, to się wypowiecie, słów Pepa Guardioli, ale zakładam, że pojawiły się tam odniesienia do tej sytuacji. No, dobrze zakładasz. Nie jest mi przykro oczywiście, bo to było na naszą korzyść. No zawsze jest to jakiś tam pewien niesmak, ale z drugiej strony jest ta pierwsza połowa, gdzie no mieliśmy swoje sytuacje i tak na dobrą sprawę powinniśmy te 2-0 prowadzić do przerwy wbrew pozorom, więc to też nie jest tak, że... Dobra, to ja cię tu powstrzymam, bo szeroką analizę zrobiłeś. Czytałem na The Athletic interpretację tej sytuacji i ten przepis niedawno został w ogóle zmieniony. I on stanowi tak, że spalony jest wtedy, kiedy piłkarz, no wiadomo, dotknie piłki, no to oczywiście wtedy jest spalony, albo jeżeli nie dotknie piłki, ale przeszkadza rywalowi w dotarciu do niej. I ja to rozumiem tak, że obrońcy Manchesteru City popełnili błąd w tym sensie, że faktycznie żaden z nich
nie biegł bezpośrednio do tej piłki, tylko oni czekali, aż zostanie odgwizdany, spalony na Rashfordzie. No a podbiegł Bruno Fernandes i po prostu władował bramkę. I jakby w świetle tego to jest poprawnie zdobyty gol. No tak, tylko że z tym przepisami, tak z ręką, nie z ręką, no ja mam pewien problem taki, że one się zmieniają i też niepotrzebnie czasem zmieniają się po dwa razy w trakcie sezonu, co budzi no, niepotrzebne takie właśnie niesmaczne sytuacje. Najgorsze jest chyba to, że wiesz, raz w jednym meczu jest tak, a w drugim no na przykład właśnie, będzie to jest kwestia, kwestia interpretacji. Ale dobra. No ale okej, już pomińmy ten temat, no już kończąc tylko tą kwestię drugiej połowy, no to tutaj brawa drużyny przede wszystkim za walkę, za to, że no choć sędzia tam pomógł, to później jednak poszliśmy za ciosem i zaraz strzeliśmy drugą, więc to też wcale nie jest taka rzadkość, bo tylko tam gdzieś w tym jednym sezonie tamtego za Solskiera gdzieś potrafiliśmy wrócić do tych czasów Fergusona i odwracać losy meczu, a tutaj ostatnio kojarzyliśmy w ten sposób, że jak już traciliśmy tą bramkę, to po prostu brakowało planu B, już nie mówiąc o C i D, a tutaj jednak gdzieś to wszystko zagrało. No i do końca bardzo przytomnie się broniliśmy i walczyliśmy. I też trzeba uczciwie przyznać, że przecież poza tą sytuacją Grealisha, to Manchester City nie wykreował sobie żadnej w zasadzie okazji strzeleckiej, bramkowej. Oni szukali chyba z 3 czy 4 razy rzutu karnego, kładąc się w naszym polu karnym, co też pokazuje pewną chyba bezradność City w kwestii tego pomysłu, jak przebić nasz szyki obrony. Do tego słabiej dysponowany Erling Haaland. No to już też inna kwestia, bo ja osobiście nie jestem, znaczy oczywiście szanuję takich zawodników i Szapoba, bo to są wielcy napastnicy stopu, znaczy osobiście nie jestem fanem ustawianie zespołu pod takich napastników, bo ja uważam, że jak się gra na taką typową dziewiątkę, jak kiedyś Ruud van Nistelrooy, nie bez przyczyny, wtedy nie był to najbardziej obfity w sukcesy okres Manchester United, mimo że Holender tam ponad 150 bramek naupał. Ciekawe, jak będzie właśnie City, ale mi się wydaje, że widać, że tracą walory troszeczkę takie ofensywne, jeżeli chodzi o wachlarz tych możliwości ofensywnych, bo jednak jest szukanie Norwega zamiast rozbijanie tych walorów na różne strony. No, oczywiście nie martwię się tym, bo to nie jest nasz problem. Sami sobie wymyślili taki pomysł. Dobra, nie rozgaduj mi się tu o Haalandzie. Dajmy Kubie powiedzieć. No, Kuba, mów, jak tam się mecz podobał. Ja sobie przeanalizowałem przede wszystkim to spotkanie pod kątem tego, co poprawiło się od tego pamiętnego spotkania, gdzie przegraliśmy 3-6. I od tego czasu nauczyliśmy się bardzo wiele, ale najbardziej rzuciło mi się w oczy to, jak wychodzimy spod pressingu. To ogólnie jest taki aspekt, który chyba najbardziej się poprawił za kadencji Erika Ten Haga, czyli wyprowadzenie piłki od bramki. Bo dzisiaj nawet, chociaż w tej drugiej połowie były takie momenty, kiedy to City wyszło wyżej i musieliśmy zagrać tym długim podaniem, które już nie było tak celne jak w pierwszej połowie, to i tak było wiele fragmentów spotkania, w których Manchester United totalnie nic sobie nie robił z wysokiego pressingu Manchesteru City i na spokojnie sobie rozgrywał na małych przestrzeniach, nawet po trójkątach i wychodził spod tego pressingu, co wydaje mi się, że to jest taka ręka Erika Ten Haga i z takich elementów gry poznaje się, jak pracuje dany menedżer, a Erik Ten Hag pracuje naprawdę świetnie. I też na tak zwanym poza anteniu pytałem Pawła, czy myśli, że Luke Shaw zostanie takim etatowym środkowym obrońcą Manchester United? No bo jak sobie spojrzałem na jego parametry fizyczne, przyznam się szczerze, nie wiedziałem, że on jest aż tak wysoki, bo on ma 1,85 m w porównaniu do Lisandro Martineza, gdzie jest 1,75 m, to naprawdę duża różnica, te 10 centymetrów. No i dzisiaj City szukało trochę tej walki w powietrzu, no bo przecież strzelili bramkę po strzale głową, Bernardo Silva też miał taką jedną sytuację, kiedy główkował i ogólnie City było dla nas najgroźniejsze chyba w powietrzu, co wydaje się dość absurdalne, bo Manchester City będący groźny w powietrzu, to mi się trochę gdzieś w głowie mam jakiś taki dysonans, że to nie powinno tak wyglądać, ale dzisiaj tak wyglądało. No i w tym spotkaniu, kiedy przegraliśmy 3-6, Manchester City wykorzystał to, że mieliśmy lukę pomiędzy naszą obroną a pomocą. Tam jeszcze wtedy nie było Casemiro, on chyba wszedł z ławki, jak się nie mylę, ale bo to było zaraz jakoś tak po jego transferze.
Nie, on wtedy wszedł z ławki, ale nie grał od początku. I mam wrażenie, że dwa gole, na pewno jeden gol Haalanda, jeden gol Fodena, padł w takich okolicznościach, że piłka została zagrana między Varana a defensywnego pomocnika tam Eriksen czy McTominay próbowali kryć tą strefę, ale kompletnie im to nie wychodziło. I Manchester City świetnie to wykorzystywał i zdobywał bramki. Dzisiaj ten środek pomocy zagrał jak kolektyw, zagrał kapitalnie. Bruno Fernandes, mimo że był ustawiony na skrzydle, to też pracował w defensywie, to bardzo ważne, chociaż raz go chyba Cancelo tak objechał, że miałem do niego trochę pretensje. Ale przede wszystkim Fred i Casemiro. Fred, który miał za zadanie być plastrem na Kevina De Bruyne, raz go odpuścił, no i wszyscy widzieliśmy, jak to się skończyło. Skończyło się bramką na 1-0 dla Manchesteru City, ale naprawdę ten środek pomocy wyglądał dobrze i ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, takiego spotkania, gdzie nawet przez połowę nasz środek pomocy zdominował środek pomocy tak dobrego rywala, jakim jest Manchester City. Pamiętam kiedyś jedno takie spotkanie, kiedy graliśmy z Chelsea i wygraliśmy chyba André Herrera, strzelił tam wtedy bramkę i wtedy rzeczywiście byliśmy lepsi od tej Chelsea w tym środku pomocy, ale dzisiaj w pierwszej połowie środek Manchesteru City grał beznadziejnie w porównaniu do naszego. Casemiro jest naprawdę game changerem, szczególnie, że ma jeszcze te liczby ofensywne i mam nadzieję, że to nadal będzie się w tą stronę rozwijało i przede wszystkim, że ten środek pomocy będzie też nieco jeszcze kreatywniejszy, bo jeszcze tego mi trochę brakuje, ale na pewno w defensywie to już wygląda naprawdę dobrze. Nie no, myślę, że w meczu z Tottenhamem udało się wygrać środek pola i to tak... No, by far, że rzucę ale taką ale tego Tottenhamu chyba nie zaliczyłem do takiego ścisłego topu, mi się wydaje. No dobra, stary. A ja zapomniałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo dzisiaj też nie dość, że Manchester United wygrał derby, to jeszcze Liverpool dostał 3-0 w trąbę od Brightonu. Więc w ogóle, cóż to jest za wspaniały dzień na bycie kibicem Manchesteru United. Naprawdę. A wracając do meczu, to ja będę taki trochę bardziej stonowany od was. Ponieważ to jest chyba zbrodnia. Możliwe, ale ja po prostu wiem, że ja zupełnie co innego bym mówił do 80 minuty. No dobra, nie 80, bo gol padł w 78, to do 75. A co innego po meczu, jak już wiem, że wygrali, ale ta pierwsza połowa, no to była taka faktycznie taki trochę clinch, bardziej Manchester City próbujący znaleźć jakąś wyrwę w defensywie Manchester United i Czerwone Diabły starający się kontrować. No ale w drugiej połowie, jak już drużyna Guardioli wrzuciła czwarty, a potem piąty bieg, no to widać było, że podopieczni Ten Haga zaczęli się mocno gubić i tam przegrywali pojedynki, João Cancelo to czasem dwóch, trzech rywali mijał w środku pola i tworzył przestrzeń. No i ostatecznie jakby niewiele im to dało, to znaczy strzelili tą jedną bramkę, ale nie potrafili jakoś bardziej wykorzystać tej przewagi. Aczkolwiek widziałem trochę problemów. Widziałem problemy Casemiro. Mi się nie podobał Casemiro w tym meczu. Ty mówiłeś, Koba, że podobał ci się kolektyw. Mi się nie podobał Casemiro i nie podobał mi się Eriksen. Casemiro dużo pojedynków przegrywał i wydaje mi się, że to... Zastanawiam się, czy to nie mówi o tym, że po prostu Brazylijczyk już na takich najlepszych zawodników na świecie będzie jednak trochę odpadał. I Eriksen. Ale wejdę ci słowo, przepraszam, no, ale jasne, przecież śmiało. W polu karnym, nawet jak był jedna taka sytuacja, kiedy posądzano go o rzut karny, to on w polu karnym był przecież kluczowy. Kilka razy zablokował strzał Haalanda chociażby i w tym polu karnym naprawdę robił dobrą robotę i zanotował tam dużo odbiorów i takich kluczowych interwencji. Jasne, że tak, ale mi chodzi o to, że było też dużo sytuacji, kiedy na przykład niecelnie rozgrywał albo był, mówiąc kolokwialnie, objeżdżany przez graczy City, a drużyna Guardioli jest taka, że oni jak wygrają jeden pojedynek i mają przewagę tej jednej piłki, jednego gościa za plecami, to oni już mają przewagę i już się robi niebezpiecznie. Ostatecznie mi się wydaje, że po prostu raz, że chyba Haaland wreszcie złapał zadyszkę. Mówię wreszcie, no bo wiemy, że on jakieś po prostu chore liczby wykręca i tam, no jakkolwiek by go nie oceniać, czy tam jak Sebastian mówi, że nie lubi drużyn układanych pod takiego napastnika, no to co on wyprawia w tym sezonie jest niewiarygodne, ale ostatnio nie jest aż tak skuteczny i
Nawet nie powiedziałbym, że on w tym meczu został powstrzymany, ponieważ on właściwie nie zagrał w tym meczu. Ja kojarzę jeden jego strzał i o wiele większe zagrożenie stanowili jego koledzy. Tam czasem Mahrez coś zakręcił, no ten Grealish jak wszedł, to się z dobrej strony pokazał. Oczywiście może to wynikać z dobrej defensywy Manchester United. Nie chcę też tutaj ujmować, aczkolwiek nie mam takiego wrażenia, że wiecie, że na przykład Varane czy tam Shaw notorycznie wygrywali z nim pojedynki, tylko po prostu tych pojedynków w ogóle nie było. Może to wynika z dobrego bronienia wcześniej, na wcześniejszym etapie spotkania. W każdym razie, no nie chcę tutaj też jakoś strasznie narzekać, ale też ja widziałem, że były problemy z obroną od Rashforda, o którym ty mówiłeś, szczególnie po tej sytuacji, kiedy myślę, że wielu kibicom Czerwonych Diabłów szybciej zabiły serca, jak Rashford w pierwszej połowie padł na boisko i uderzył wściekle rękami. I pewnie wszyscy już sobie pomyśleli, no to dobra, to już odwołujemy to. Zaczynamy jutro od nowa, mając nadzieję, że Rashford wyzdrowieje. Na szczęście wybiegł, ale lubił czasem sobie nie wrócić, tak samo jak Bruno Fernandes grający na tym skrzydle. Ja ci tylko wejdę słowo, mi się wydaje, że Rashford po prostu już grał z kontuzją w drugiej połowie. Tak, i to było widać, że on odpuszczał. Ale wcześniej też tak było. Nie chciał się już angażować, żeby sobie czasem nie pogłębić urazu. Ja nawet byłem przekonany, że to był błąd w ogóle ten Haga. Że, też się nad tym zastanawiałem. Że wyprowadził go Mourinho, że jest zagrożenie jeszcze pogłębienia kontuzji. No to traciliśmy gościa w pressingu, no bo on tam na pewno się przestał się angażować, ale jednak bramkę strzelił, no więc tutaj nie mogę nic mówić więcej. Widzieliście, co powiedział ten Hag i sam Rashford po spotkaniu? Rashford najpierw powiedział, że czuł ból, ale to było tylko uderzenie, czyli tam pewnie chodziło o jakieś stłuczenie, ale że w takich meczach warto jakby pokonać... Zacisnąć zęby, nie? Tak, zacisnąć zęby. A Erik ten Hag powiedział, jeszcze lepiej, powiedział, że sport na tym najwyższym poziomie, na topowym poziomie wymaga poświęcenia i cierpienia i że dobrze, że Marcus Rashford się poświęcił i że to odpłaciło się i jemu, i drużynie. No ostatecznie trzeba tak powiedzieć, bo ja też takie miałem zastrzeżenia, bo jego w drugiej połowie właściwie nie było i ja się zastanawiałem nawet, szczególnie w tej drugiej połowie, bo miałem wrażenie, że trochę Erik ten Hag zbyt naiwnie podszedł do tego spotkania, bo tak naprawdę jedynym zagraniem w pewnym momencie to była długa piłka na Rashforda. I ja sobie pomyślałem, nie no, to jest przesada, nie ograsz Manchesteru City w ten sposób, zakrywając po prostu długie piłki na Rashforda, no bo umówmy się, no oni nie są głupi, to są też obrońcy z najwyższej półki i oni będą wiedzieć, że się mają tego spodziewać. No ale ostatecznie, tak jak powiedział Sebastian, Rashford bramkę strzelił, kontynuując swój niesamowity rekord goli z rzędu na własnym stadionie. Nie zaangażowany był w tą pierwszą też, jakby nie było. Nie? Tak, był też zaangażowany jak najbardziej. Więc ja może chciałbym taki apel. Tam asysta Casemiro bodajże. Tak, Casemiro podawał. Ja bym może chciał taki apel, żebyśmy się nie zachłysnęli tym spotkaniem, wbrew temu, jak na początku sam zacząłem ten podcast. I ja się też cieszę z tego meczu, ale też nie wyciągnijmy takich wniosków, że już wszystko jest ułożone, wszystko jest załatwione i to jest po prostu gotowy produkt, który teraz będzie wszystko seryjnie zwyciężał, bo mam wrażenie, że wielu kibiców może wpaść w taką pułapkę. Nie, no wiadomo, piłka nożna to gra emocji i zawsze po meczu podchodzi się emocjonalnie, ale myślę, że Manchester United na przestrzeni tej dekady już od czasu Fergusona nauczył przynajmniej tych, którzy gdzieś tam szybko te emocje potrafią ogarnąć w sobie, no podejście jakiegoś takiego zdroworozsądkowego. No przecież wiemy, że ta drużyna jest dopiero budowana. Idźmy tak, jak mówi ten Hag, zresztą mówi to też i często poprzedni menadżerowie, no gdzieś jest to taki frazes, taki piłkarski, ale no taka jest prawda. Idźmy po kolei. No. Udało się wygrać świetnie, wygraliśmy derby, w ogóle bardzo ważne 3 punkty, bo gdzieś czas umacnia w tym topie. Oczywiście z tyłu głowy pojawiają się, a może powalczymy o coś więcej, ale spokojnie, tak jak mówisz, spokojnie. Teraz jest Crystal Palace, później jest Arsenal, też bardzo ważny mecz, niełatwy. Także po kolei do każdego meczu i zobaczymy, co z tego wyjdzie na koniec sezonu. Tak zresztą mówi ten Hag, no i to jest prawidłowe podejście, tak? Tak powinniśmy, nie ma, tak jak mówisz, nie ma co się tutaj zachłysnąć, bo tu wygramy z City, a zaraz się poślizgniemy z Crystal Palace i to gdzieś i cała para z tego wszystkiego pójdzie gdzieś na marne trochę, więc trzeba się skupić
i teraz no, dalej iść tą ścieżką zwycięską. Ale my już w tym sezonie pokonaliśmy i Liverpool, i Manchester City, i Arsenal, i Tottenham. Więc myślę, że już poniekąd możemy myśleć, że potrafimy grać z tymi najlepszymi, bo wszystkie przesłanki wskazują na to, że tak właśnie jest. Nie, no jak najbardziej. Myślę, że jasny to jest sygnał. Zresztą chyba dalej Manchester United jest jedynym zespołem, który pokonał Arsenal w lidze, więc no jak najbardziej jest to też pokazanie czegoś. I no i ta sytuacja punktowa też jest bardzo dobra. To jest coś, co mi się nie mieści w głowie, bo wiecie, ja cały czas żyłem w tym takim świecie, że tu jest taka walka o to czwarte miejsce, może się uda, ale słaby początek sezonu. No a po tym zwycięstwie derbowym, no to doskakujemy na jeden punkt do głośnych sąsiadów. I no i kto wie, no tak jak tutaj ostrzegamy, nie ma co zbyt pochopnych wniosków wyciągać, no ale szansa jest jak najbardziej i bardzo dobrze i bardzo fajnie, że się taka pojawiła. Sebastian, ja ciebie podpytam, bo my już troszkę powiedzieliśmy na ten temat i też Kuba już zahaczył o ten wątek, bo ja może zakreślę taką drogę, że od momentu poprzedniego podcastu, gdzie startowałem na takiej w miarę fajnej pewności, że w tym spotkaniu może się uda coś osiągnąć, to ta moja pewność tak regularnie spadała, że takie dobra, ale to są jednak mistrzowie, oni przegrali z tym Southampton, więc teraz będą chcieli się odbić i tak dalej. I później zobaczyłem skład i widzę Luke Shaw, środek obrony, Fred, środek pomocy, myślę, kurde, nie wiem co o tym myśleć. I o tego Luke'a Shaw chciałem cię spytać, bo ja mam wrażenie, że już nie tylko Harry Maguire, już nie tylko Victor Lindelof, ale nawet Lisandro Martinez chyba będzie się musiał zastanawiać, czy on nie będzie rywalizował z tym Luke'em o grę na środku obrony, ponieważ Anglik jest wystawiany przez Erika Ten Haga. Wydawało się na początku, że z konieczności, a teraz Holender wystawia go na jeden z najważniejszych meczów sezonu, co tu dużo mówić. I tak szczerze mówiąc, jak sobie myślałem, jak też mnie Kuba o to pytał, w żadnym z tych meczów w zasadzie nie mogliśmy nic zarzucić Anglikowi na tej pozycji. On się naprawdę dobrze spisuje, ma lewą nogę, dobrze rozgrywa, warunki fizyczne odpowiednie, dobra szybkość. Może to jest jakiś pomysł Erika Ten Haga? No jest pomysł i pomysł, który się sprawdza. Ja zresztą jestem fanem Luke'a Shaw'a, mimo że miewał on do tej pory różne wahania formy i różne opinie wśród nawet kibiców Manchesteru United, ale jeżeli złapie tą formę, złapie ciągłość gry, no to naprawdę jest topka. Ale ja jednak jestem przekonany bardziej jako topka na lewej stronie, a to dlatego, że ma bardzo dużo walorów też ofensywnych, bo potrafi, wydaje mi się, że tutaj zmiata, jeżeli jest w formie, to zmiata konkurencyjnie Tylera Malasy, który będzie po prostu dobrym zmiennikiem, ale chyba nie na ten poziom, nie wiem, czy jest w stanie się zbić na ten poziom, bo Luke Shaw potrafi świetnie dośrodkować i potrafi uderzyć, choć robi to raczej rzadko, bo gdzieś szuka często swoich kolegów drużyny i potrafi świetnie się włączać w akcję ofensywnie. Rewelacyjnie dogaduje się z Markusem Rashfordem, jeżeli razem grają po lewej stronie, więc myślę, że na ten moment może to też troszkę wynikało z tego, że no Lisandro wrócił po mistrzostwach też i z jakimś urazem i z jakimiś no tutaj niedociągnięciami, które trzeba było nadrobić. I na razie po prostu jest w lepszej formie i meczowej, i fizycznej, i stąd gra, ale myślę, że docelowo pewnie Argentyńczyk, znamy jego charakter, wiemy jaki jest, do tej jedenastki zakładam, że wróci i wtedy po prostu Luke Shaw wróci na swoją lewą stronę, gdzie uważam, że jest po prostu najbardziej pożyteczny dla drużyny, ale też pokazał dzięki tym ostatnim występom, że ten Hag ma w razie czego opcję na tę lewą stronę środka obrony w postaci Luke'a Shaw'a. No i to, co mówi Jakub Kurek, Kuba, odnośnie jego warunków fizycznych, bo faktycznie Anglik sprawia takie wrażenie, jakby był
bliżej do Gabriela Heinze niż do Rafaela Varana. Gdy się spojrzy na jego warunki fizyczne, to on wcale taki niski nie jest. I jako środkowy obrońca, tutaj jeżeli chodzi o te walory, tylko po prostu jakoś takiego postura robi takie mylne wrażenie, jakby faktycznie ujmowało mu te 10 centymetrów. Ale no, ja tutaj doceniam ten Haga za ten pomysł, bo widać, że on się sprawdza. Zresztą show w dzisiejszym meczu po raz kolejny był świetny. I to też trzeba. Zresztą cały blok defensywny, łącznie z Wan-Bissaką, zagrał naprawdę dobrze. Zresztą to nie pierwszy raz, bo my w tych ostatnich tych 9 meczach zwycięskich teraz już tej serii, no, strzeliliśmy 23 bramki i zanotowaliśmy 5 tylko wpadek, i więc to naprawdę też jest changer wielki, jeżeli chodzi o naszą formę, naszą grę i wyniki, które osiągamy, i pokazuje, że cała defensywa spisuje się świetnie, no bo sam jeden zawodnik, no to za mało, to muszą grać wszyscy. No ale ja docelowo Lukaszoła widzę, i patrząc pod kątem użyteczności dla drużyny, jednak na lewej stronie. Ja też myślę, że ten Luke Shaw to mógł być taki zabieg na podwyższenie obrony w tym wypadku. Że ten Hag trochę obawiał się Haalanda i że tego, co City zresztą robiło, czyli tych górnych dośrodkowań, i że to był też taki zabieg pod jeden mecz, choć Luke Shaw już występował wcześniej, ale myślę, że w tym wypadku to było trochę takie zadaniowe wystawienie go. No dobra. To myślę, że wyczerpaliśmy derbowe spotkanie. Kolejne zwycięstwo, super, oby tak dalej. Ale wcześniej udało się jeszcze jeden mecz wygrać. Carabao Cup, Carling Cup, EFL Cup, cokolwiek, wybierzcie sobie nazwę. Tym pucharze drugim, angielskim, Manchester United zmierzył się z Charltonem. I to jest taki kolejny mecz, który lepiej wygląda na flash score niż wyglądał w rzeczywistości. No bo ktoś mógłby sobie tak popatrzeć na suchy wynik. 3-0 ze zespołem z League One. Wiemy, że jest z League One. Nikt nie mówi, że jest z Championship. Nie wiem w ogóle, skąd te pomysły. No to tak jak powinno być, nie? Zespół z Premier League walczący o top 4. To naturalna kolej rzeczy. Ale wcale to nie było aż takie przekonujące. Pierwsza bramka zdobyta przez Antonego Super, to już Brazylijczyk dał się poznać z tego, że potrafi walnąć zza pola karnego, a potem długo, długo nic, chciałoby się powiedzieć, i wreszcie w ostatnich minutach szarpnięcie, dwie bramki Rashforda na 3-0, ale chyba coś, co mnie najbardziej uderzyło w tym spotkaniu, to jak były zmiany i wszedł Rashford, Casemiro i Eriksen. I tak naprawdę gra w ogóle się nie zmieniła. Nie było żadnego pozytywnego impulsu. Tak naprawdę gościem, który dał taki impuls i nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, no ale trochę odmienił losy spotkania, był Facundo Pellistri, który wszedł, miał asystę do Rashforda, parę tam fajnych akcji i generalnie dobrze Urugwajczyk wyglądał. Mi w ogóle rozwaliło głowę, jak przeczytałem, że to był jego debiut, bo ja byłem pewien, że on już zagrał w jakimś oficjalnym meczu, a okazało się, że nie, że on tam od 2 lat jest w tym klubie i on jeszcze nie zagrał oficjalnego meczu. Tak więc myślę, że krótko, ale też poproszę was o podsumowanie meczu z Charltonem. Może teraz od Kuby sobie zaczniemy. Szkoda, że zacząłeś od tego Facundo Pellistriego, bo ja w podcast albo 2 podcasty temu skrytykowałem go i stwierdziłem, że nic z niego nie będzie, więc trochę mi zamknął usta, bo to naprawdę był dobry występ, no ale też tylko z trzecioligowcem bądź co bądź. Mi tak w pamięć zapadł na pewno ten Garnacho, który wyglądał jak taki kolega na WF-ie, który gra w klubie, a nikt inny nie gra, i sobie tam wszystkich kiwał, tylko że miał zły dzień i nic nie trafiał, bo naprawdę bawił się tam okropnie, szczególnie w pierwszej połowie Garnacho, z tymi zawodnikami Charltonu. No, ja bym się z tym spotkaniem nie przejmował. Ja tak samo nie przejmowałem się tą porażką Manchesteru City w też tym EFL Cup. No bo to jest taki puchar, którego według mnie już dawno nie powinno być, i mówię to w praktycznie każdym podcaście. No i też Erik ten Hag chyba tak po macoszemu podszedł do tego spotkania. Widać to było po składzie, jaki wystawił, a zastanawialiśmy się, czy zagra tą wyjściową jedenastką, bo on lubił tak na te wszystkie spotkania w Lidze Europy z Omonią czy innymi tego typu zespołami wychodzić w
takim wyjściowym garniturze. W tym spotkaniu nie wyszedł i to widać było na jakości. Troszkę mnie tylko niepokoi to, jaką mamy krótką kołdrę, bo naprawdę jak się spogląda podczas meczów ligowych na tą ławkę, no to wchodzi ten Garnacho. No i do przodu już tak niezbyt kto ma wejść. Może ten Pelistri da jakiś sygnał, no ale teraz będzie oczywiście Wout Weghorst, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy i to będzie trochę lepiej wyglądało, ale szczerze mówiąc, jak my mamy gonić wynik, na szczęście rzadko w tym sezonie przegrywamy, a jak już wygrywamy, to wygrywamy, bo jesteśmy jedyną drużyną w Premier League, która wygrała każdy mecz, który prowadziła. Rzadko musimy gonić wynik, ale jak trzeba będzie to robić, to niezbyt jest kim z ławki i też pokazał to mecz w tym pucharze, że ten drugi garnitur nie jest zbyt odpowiedni, ta kołdra jest trochę przykrótkawa. Sebastian, jakieś przemyślenia po Charltonie? Przede wszystkim no, wyszliśmy jednak rezerwowym składem. No, fajnie, że ten hak tutaj dał pograć też i dał szansę w ogóle kolejnemu zawodnikowi z Akademii, bo 17-letnikowi Maino zadebiutował w naszej drużynie, więc to też jakiś dodatkowy, ciekawy aspekt. W sumie chyba największe pretensje za ten występ do Manchester United, no bo tam było jednak 20 sytuacji bramkowych, nie mówię, że każda była setką, ale no jednak tak, jak to powinno wyglądać. No mogło być trochę lepiej, ale nie było źle. Gdzieś jednak w większości było pod nasze dyktando, Charlton gdzieś w drugiej połowie troszeczkę, no im dłużej wiadomo jak to jest, im dłużej się utrzymuje tylko jedno bramkowe prowadzenie, tym zaczyna bardziej kiełkować w przeciwnej drużynie, że jest szansa coś tam jeszcze wyszarpać z tego meczu i gdzieś ten Charlton próbował, ale widać było, że brakuje tutaj jakości jednak tej drużynie, no jednak to są dwie klasy niżej. I największe pretensje można mieć chyba w naszym drużynie tylko o to, że nie zamknęło tego spotkania wcześniej, bo sytuacje ku temu były. No, Kuba tutaj wspominał Garnacho i chwalił najbardziej, bo faktycznie Argentyńczyk się mocno wyróżniał, ale z drugiej strony mnie osobiście, no to jest akurat i po pierwsze jego troszkę styl gry i południowoamerykańska krew i młodość, to mnie troszeczkę irytował jednak tym indywidualizmem, bo w wielu sytuacjach można było poszukać kogoś gdzieś. Co prawda dwa razy chyba poszukał, raz dobrze, raz źle wycelował podanie, ale w wielu tych sytuacjach troszeczkę zbyt samolubnie i sam chciał tutaj zabłysnąć i o to będąc trenerem mógłbym go gdzieś tam zrugać w szatni, bo mogłoby to wtedy się zakończyć szybciej w pierwszej połowie. No ale cóż, no, weszli zmiennicy i Rashford po prostu potwierdził, że jest w kapitalnej formie, strzelił dwie bramki. Pelistri, tak jak mówiliście, bardzo dobre wejście, no ale no, też spokojnie, no, bo to było raz, że Charlton, dwa, że no, dostało się minut, też nie miał za bardzo, no wycisnął inaczej, wycisnął chyba z tych 8 minut prawie najwięcej, ile mógł. No to szczęście chyba brakowało tylko jeszcze jakiejś tam spektakularnej bramki, no ale dał też za to fajny sygnał menadżerowi, żeby może w tym sezonie, o ile nie odejdzie na wypożyczenie, no bo jeszcze jest trochę czasu i wiemy, że są takie głosy, że może jednak wróci do Hiszpanii, no to może gdzieś dostanie jeszcze szansę na tym prawym skrzydle, żeby w jakimś meczu, czy to pucharowym, czy ze słabszym rywalem w drugiej połowie jeszcze zaprezentować się nam i menadżerowi i tym samym spróbować jeszcze nakreślić tą swoją skreśloną przez Kubę już karierę na Old Trafford. No ja myślę, że dostał 8 minut, a wyglądał lepiej niż Antony Elanga przez 80. I myślę, że to jest właśnie taki mecz przegranej szansy dla Elangi, żeby pokazać, że coś może jeszcze zaprezentować w tym zespole. Nie wiem, jeszcze za Rangnicka on dawał takie przebłyski. Czasem jakąś bramkę strzelił, czasem jakąś akcję zrobił. Ale u Ten Haga to wygląda po prostu jak gość, który w ogóle nie istnieje na boisku. On się tam coś chodzi, czasem poda piłkę, ale generalnie, żeby to był ktoś właśnie, kto mógłby na przykład wejść z ławki w meczu ligowym i pomóc, no to zupełnie tego nie pokazał. I podobno on sam jest niezadowolony z tego, ile minut dostaje, a interesuje się nim Everton
Ja proponuję stworzyć coś takiego jak test Evertonu, to znaczy jeżeli Everton interesuje się jakimś piłkarzem, to zakładamy automatycznie, że on jest za słaby i powinien do tego Evertonu odejść, bo Everton lubi sobie ściągać takich gości właśnie niespełniających za bardzo... Donny van de Beek? No na przykład. James Garner? Tak. No, na Garnera jest jeszcze czas, myślę. Na Garnera jest czas, no ale od razu mi przychodzi, nie wiem, Alex Iwobi do głowy, nie? Czyli tam kupiony chyba za 50 milionów czy coś w tym stylu. No oni generalnie lubili robić takie drogie i niezbyt sensowne transfery i wydaje się, że Elanga może być jednym z nich. A z drugiej strony, to co mi się najbardziej podobało w tym meczu, to że parę minut po ogłoszeniu składu napisał do mnie Kuba, śmiejąc się z tego, że nie ma tam Jacka Butlanda. I faktycznie dzisiaj też go nie było nawet na ławce i wygląda na to, że wypożyczyliśmy sobie trzeciego bramkarza, tak robiąc postscriptum do naszych śmieszków z poprzedniego odcinka. Ale tą hitą w końcu po tych tam, nie wiem, 20 czy iluś latach zadebiutował. Też tak, on czekał jeszcze dłużej niż Pelisic. Bo trzeba przypomnieć, że to nasz wychowanek. Nie? Tak. Dlatego nas to tak rozśmieszyło. Bo stwierdziliśmy, że no może ten Tom Hiddleston jest za słaby, że musimy ściągnąć tego Butlanda. No i w końcu Butland siedzi na ławce, a Tom Hiddleston gra. Jego nawet na ławce nie było chyba, czy był. Na pewno był De Gea, ale Butlanda nie pamiętam. Nieważne, w każdym razie. No dziwnie to wygląda. Zamykamy te dwa mecze i przechodzimy do londyńskich wypraw, ponieważ w najbliższym tygodniu czeka Manchester United, podwójna wyprawa do Londynu. Najpierw na spotkanie z Crystal Palace w ramach zaległej kolejki i potem na starcie z liderem Arsenalem, drużyną, która została pokonana w tym sezonie w lidze tylko przez Manchester United, więc możemy mieć tutaj pewne nadzieje, no ale z drugiej strony obejrzałem sobie ostatnią parę spotkań Arsenalu. No niesamowicie wygląda ta ekipa Artety. Naprawdę bardzo przyjemnie się ich ogląda. To jak rozgrywają akcje, jak strzelają bramki, jaka tam jest wymienność pozycji, podań, jaki jest pomysł na kolejne akcje, jak wygląda ten Odegaard, jak Saka wygląda. Nawet te drugoplanowe postacie, nawet jak wypada przez kontuzję Gabriel Jesus, to jest Edin Nketiah. No naprawdę... Wygląda tak, jakby Hiszpan po prostu już sobie zmontował ekipę i teraz leci po najwyższe cele. No ale tak jak powiedzieliśmy, nie pozostajemy bez nadziei. Manchester United już pokazał w tym sezonie, że kanonierów ograć potrafi. Więc czego spodziewacie się po tych dwóch meczach? Czy na przykład myślicie, że też na Crystal Palace wyjdzie troszkę taki... bardziej rezerwowy skład, w stylu, nie wiem, Maguire z Martinezem w obronie, czy coś takiego. Jak patrzycie na te dwa spotkania? Znaczy, no, mecz z Crystal Palace, no, biorąc pod uwagę to, że chcemy gdzieś pozostać w tej czwórce i ogólnie trzymać dystans do tej dwójki przed nami z docelowymi nadziejami, no może jakąś odrobinę szaleństwo w końcówce sezonu, którego się nie spodziewaliśmy przed, no to tutaj musowo trzeba gdzieś te trzy punkty wywalczyć. A z kolei z Arsenalem, to tak jak mówisz, no wydaje mi się, że to będzie chyba na ten moment, biorąc pod uwagę formę i w ogóle to, jak wygląda ten sezon, trudniejszy sprawdzian niż dzisiaj z City. Choć może to dziwnie brzmi, ale no Arsenal, tak jak powiedziałeś, wygląda bardzo dobrze i nie bez przyczyny tak długo utrzymuje się w topie, choć zdaje się, że już od początku sezonu ciągle tylko słyszę, że to już teraz pewnie się poślizgnie i teraz się poślizgnie, no i ciągle idzie do przodu, więc tak naprawdę no przegrał tylko z nami to spotkanie u siebie. Ma 7 zwycięstw i 1 remis, więc no też gdzieś twierdza na Emirates, a przy tym jest drużyną, która no chyba tylko Newcastle mniej traci bramek w lidze na ten moment, więc no też dobrze się broni. Także no czeka nas, myślę, że kto wiecznie trudniejsze wyzwanie niż City, tym bardziej, że mecz wyjazdowy.
Trudno powiedzieć, jak to się poukłada. Myślę, że nie będzie łatwo, no ale nie zostajemy bez szans. No, pokazaliśmy już, że tak jak Kuba wspominał, potrafimy rywalizować z tymi topowymi drużynami w lidze w tym sezonie. Choć zaskakująco Chelsea czy Liverpool, no to teraz drużyny z pozycji bodajże 7, 8 czy 6, 7 i z 10 bądź 13 punktami straty do nas, co też i Brightonem i Fulham przed nimi, co też pokazuje jak ten sezon się wariacko na razie układa i jaka Sebastian, duża rywalizacja to są, zespoły z miejsc 9-10. O, no widzisz, jeszcze lepiej. Oba przegrały w tej kolejce. 3-0 z Brighton, no, a Chelsea? Chelsea przegrała z Fulham 2-1. Z Fulham, a tak, pamiętam piękne wejście w ligę João Felixa. No cóż, no, nie będzie łatwo, ale no co, musimy zakasać rękawy i powalczyć, zagrać tak jak City, jeżeli chodzi o kolektyw, determinację, walkę. Myślę, że szanse mamy, ale jeżeli stracimy tu punkty, no cóż, no będzie to coś, co można było przewidzieć. Nie mówię, że trzeba brać to za pewnik, bo myślę, że nie, ale tutaj, no cóż, no i inaczej, jeżeli chcemy wejść w tą odrobinę szaleństwa i gdzieś włączyć się jakąś walką o mistrzostwo, no to tutaj zwycięstwo to no, ostro by namieszało. Oczywiście przy założeniu, że po drodze ten zaległy mecz z Palace też pójdzie po naszej myśli. No, piękna seria, miejmy nadzieję, że będzie trwała. Zaczynając od meczu z Crystal Palace, to według mnie powinniśmy to spotkanie potraktować jak te poprzednie, które rozgrywali się po mundialu. Crystal Palace po tej przerwie spowodowanej Mistrzostwami Świata no nie za bardzo sobie radzi, bo oni tam przegrali chyba 3-0 z Fulham, 4-0 z Tottenhamem i jeszcze przegrali Southampton w Pucharze Anglii, więc to nie wygląda u nich najlepiej i myślę, że to powinien być dla Manchester United kolejny mecz niekoniecznie łatwy, bo te spotkania, które wygrywaliśmy chociażby z Nottingham czy z Evertonem nie były aż takie łatwe, ale powinien zostać przez nas wygrany. I jeśli tak będzie, no to możemy z podniesioną głową przystępować do meczu z Arsenalem. Zresztą chyba Andrzej Twarowski dzisiaj podczas transmisji mówił, że Pep Guardiola chyba powinien przestać się dzielić swoją wiedzą, bo przed nim w tabeli jest Arteta, którego wszystkiego, który został przez Guardiola niejako wychowany jako trener, a dzisiaj pokonał go Ten Hag, z którym współpracował w Bayernie Monachium, więc Guardiola tylko sobie robi wrogów. No ale rzeczywiście ten Arsenal wygląda trochę jak ekipa Pepa Guardioli, przypomina ją, ale ja mam wrażenie, że Mikel Arteta ze słabszych piłkarzy zrobił na ten moment oczywiście lepszą drużynę niż Pep Guardiola w Manchester City. To jest coś nieprawdopodobnego, bo naprawdę tak, jeśli przeanalizować tych piłkarzy, których ma Mikel Arteta i pomyśleć, czy jeśli oni weszliby do przetransferowani zostali do innych klubów, to czy z miejsca mieliby wyjściowy skład, no to bym się zastanowił, ale w tym Arsenal wyglądają kapitalnie. No i ten Arsenal, chociaż nadal jest traktowany, chociaż teraz już myślę, że jest głównym faworytem do mistrzostwa, ale jeszcze przed porażką dzisiejszą City, myślę, że jeszcze wielu bookmacherów i ekspertów stawiałoby ten Manchester City wyżej. Ale dzisiaj, jeśli jeszcze właśnie rozmawiamy przed meczem Arsenal z Tottenhamem, to jest bardzo ważne, nie wiemy jak się skończyły derby Londynu, a to może mieć duże znaczenie, jeśli chodzi o to, jak będzie się kształtowała tabela i jak będzie, w jakich nastrojach będzie przystępował Arsenal do tego spotkania z Manchesterem United. Mam nadzieję, że przegra, bo nawet to zwycięstwo z Tottenhamu, no zależy jak na to spojrzeć. Ci bardziej pesymistyczni woleliby, żeby wygrał Arsenal, no bo Tottenham nie będzie nas gonił w walce o top 4, ale ci bardziej optymistyczni za to stwierdzą, że lepiej może, żeby wygrał Tottenham, może ten Arsenal będziemy gonić, no to niech będzie remis. Niech obie drużyny stracą punkty. Ja się obawiam tego spotkania, szczególnie, że właśnie to jest wyjazd, a nie mecz na Old Trafford, ale już raz w tym sezonie pokonaliśmy Artetę, myślę, że drugi raz fajnie jakby się udało, no i fajnie, że będzie przystępować do tego spotkania kolejnego w Premier League z kolejnym tak renomowanym rywalem i przystępujemy z podniesioną przyłbicą, bo wszystko może się wydarzyć. To będzie bardziej wyczekiwanie i dzień się będzie dłużył, kiedy będzie to spotkanie, niż tak jak w poprzednich sezonach, bardziej taka nerwowość, co się dzisiaj wydarzy, co oni tam wykombinują, co wymyślą, czy znowu się z nas będą śmiali,
Więc to na pewno jest taki pozytyw tego sezonu, że przychodzi mecz z liderem i ja myślę, jak Ten Hag ustawić zespół i jak postara się ich pokonać, a nie ile przegramy. Tak, to jest coś wspaniałego, że w ogóle można tak myśleć, prawda? Ale mi się wydaje, że właśnie paradoksalnie ten mecz z Crystal Palace będzie ważniejszy. No bo wiemy, że z Crystal Palace wygrać po prostu trzeba. Jeżeli United chce trzymać się tej najwyższej stawki, no to po prostu Orły pokonać trzeba. A zwycięstwo z Arsenalem to jednak będzie bonus. Ja wiem, że Erik ten Hag mówi, że muszą wygrywać z każdym i tak dalej. No ale umówmy się, kiedyś ta piękna seria musi się skończyć. Jesteśmy tego świadomi. Oby trwała jak najdłużej, no ale też realizm tutaj trochę się przebija. No i wyjazd do lidera tabeli, no to będzie bardzo, bardzo ciężki orzech do zgryzienia. No tak jak mówicie, nie jest bez szans Manchester United i to jest właśnie piękne, że czekamy na ten mecz i mamy nadzieję, że uda się tam coś wywalczyć, ale też no, nie będę bardzo zaskoczony, jeżeli ostatecznie tak się nie stanie, chociaż oczywiście będę trzymać kciuki. A my sobie już zamykamy tematy meczowe i przechodzimy do osądu Wouta Weghorsta, czyli piłkarza, który został już oficjalnie wypożyczony do Manchester United z Burnley. Zostało skrócone jego wypożyczenie do Beşiktaşu. I my z Kubem już... Z Kubą. My z Kubą już sobie omówiliśmy troszkę tego Wouta Weghorsta. W ogóle strasznie coś dzisiaj tego Kubę tak... No ty może nie zmieniłeś, Sebastian, ale tak bardzo oficjalnie o nim powiedziałeś. Nieważne, Wout Weghorst, skupienie. My już sobie go omówiliśmy trochę w poprzednim odcinku, więc jeżeli chcecie poznać zdanie moje i Kuby, to zapraszamy Was. Chociaż ja też mam coś do dodania, myślę, że Kuba też. Ale głównie pozwolimy się wypowiedzieć Sebastianowi, bo jeszcze nie wiemy, co Ty sądzisz o tym, że rosły Holender dołącza do Czerwonych Diabłów. Ja powiem tak, no, może nie jest to idealna kandydatura, ale biorąc pod uwagę braki, jakie mamy na tej pozycji, zwłaszcza tutaj po odejściu Cristiano Ronaldo, a także no, drugą, trudną część sezonu, no bo tu mówimy o, gdzieś wyliczyłem sobie, że w ciągu następnych chyba 40 dni rozegramy 11 meczów, to jest co w tym dwumecz z Barceloną, czyli co 3-4 dni w zasadzie będziemy mieli jakieś spotkanie, a odpukać ktoś doznał urazu, tak jak dzisiaj już spoglądaliśmy z niepewnością i strachem, jak widzieliśmy problemy Markusa Rashforda w pierwszej połowie. Trochę psikusa zrobił też Casemiro, ale okazało się, że chyba bardziej zagrał na czas, bo też tam się łapał w pewnym momencie za kolano, właśnie jak raz został objechany, jak to tam Paweł wspominał. Ale widocznie to była zagrywka cwanego lisa na czas i na szczęście tutaj nie obyło się bez urazu, no ale no gdzieś ta ławka, no wspomnieliście o tym, ta ławka no nie jest, inaczej może ławka, kadra, no nie jest jeszcze tak zbalansowana i miarodajna i wyrównana, jak wypada ktoś, kto jest pewnikiem na ten moment, jeżeli chodzi o formę swoją w pierwszym składzie, no to pojawiają się pewne obawy. No i fajnie, że pojawia się po prostu opcja. No, wątpię, żeby Holender wszedł do pierwszego składu i był jakimś etatowym zawodnikiem, który będzie grał w tych pierwszych minutach. Myślę, że będzie tutaj do rotacji przydatny i po prostu da nam plus jeden, jeżeli chodzi o opcję do ataku. No plus opcje przy stałych fragmentach gry, w walce w powietrzu, walce fizyczną z zawodnikami. No nie jest to z tego, co słuchałem, jakiś demon szybkości, więc może niezbyt w dynamicznej, kombinacyjnej grze. Najbardziej kojarzymy go z tego dość szalonego meczu na Mistrzostwach Świata teraz, prawda, z Argentyną, gdzie strzelił dwie bramki i doprowadził do tego wyrównania. No ale jest to zawodnik chyba bliższy, nie wiem, bliższy,
żeby też mnie źle nie zrozumieć, ale Erlinga Haalanda pod kątem takich możliwości i stylu gry napastnika, nie porównując oczywiście ich dwójki, chociaż no, Holender też nie ma jakichś tam bardzo złych liczb, jeżeli chodzi o swój dorobek strzelecki w tych różnych klubach, no ale też mówimy o całkiem innym poziomie klubów niż Norwek, który jest w ogóle na początku drogi swojej kariery, a Weghorst ma już chyba 30 lat, jak dobrze pamiętam, czy ponad 30. No to tutaj jest bliższy jemu niż kończąc takiemu, nie wiem, Sergio Aguero. No myślę, że to zresztą sam fakt, że my wypożyczamy tego piłkarza, raczej mówi o tym, że jest to opcja na załatanie na jakiś czas tych braków, bo po prostu na ten moment raz, że nie ma odpowiedniego, takiego długoterminowego, docelowego tutaj piłkarza, który miałby wzmocnić ten atak, dostępnego teraz zimą, pewnie będziemy celować w to latem, a dwa, że no po prostu no faktycznie potrzebujemy kogoś do tego szerszego składu, bo napastnika, tak jak Martial nie ma formy, a wiadomo też jak wygląda sytuacja też jego zdrowotna często, a jak Marcus Rashford odpukać jakąś kontuzję złapie, no to jest lipa tam z przodu, więc na pewno się przyda. Tak? No zobaczymy, czy ta przygoda będzie bliższa i Galo, czy jednak i tym podobnym pomysłom, które się gdzieś pojawiały, tak? Czy jednak coś, jakaś fajna przygoda z tego wyjdzie. Acz no, trudno mi jakoś tutaj większe wyroki sądzić, no. No, nie inaczej. No, jakbyście mnie pytali, kogo kupimy, czy pozyskamy, czy wypożyczymy w styczniu, raczej nie myślałbym o Holendrze. Bo inaczej, może myślałbym o jakimś Holendrze, ale nie o tym konkretnym, no bo wiadomo, mamy holenderskiego trenera i widać, że zaciąg trochę z tej strony na razie. Nie? Kuba, a ty coś chcesz dodać? Trochę znalazłem odpowiedź na swoje pytanie, które stawiałem w poprzednim odcinku, bo oglądałem taki vlog Tomasza Ciemkała na temat Wouta Weghorsta, zresztą kapitalny. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. I on tam opowiadał przede wszystkim o tym, że Wout Weghorst jest wielkim profesjonalistą, że nawet w pewnym momencie zatrudnił trenera od siatkówki, żeby poprawić swój timing, między innymi przy uderzeniach głową czy przy stałych fragmentach gry. I też przede wszystkim, że Wout Weghorst jest kapitalny w pressingu. I to według mnie jest ten kluczowy element, który pasuje Erikowi Ten Hagowi, bo ja myślałem, dlaczego sprowadzam tego Wouta Weghorsta. Zresztą tak sobie rozważałem na łamach poprzedniego podcastu. No i teraz już wiem, że pewnie chodziło o ten pressing. Pewnie chodziło o to, że ten Wout Weghorst w poprzednich klubach, nawet w Burnley, tym pressingiem się bardzo mocno wyróżniał. Nadal uważam, że to nie jest bardzo dobry piłkarz, jeśli chodzi o technikę, chociaż dużo osób tak przekonuje, ale ja go pamiętam jeszcze z czasów Wolfsburga, z tego Burnley trochę mniej, ale z czasów Wolfsburga go pamiętam i rzeczywiście no czasem były takie momenty, że ta piłka mu przeszkadzała, chociaż na pewno nie jest surowy technicznie, ale z drugiej strony też pojawiła się w jego stronę krytyka, że on jeszcze tak nie do końca się dobrze czuje przy tych stałych fragmentach gry i nie jest takim dużym zagrożeniem mimo swojego wzrostu, chociaż w tym Wolfsburgu, jak sobie odświeżymy, to kilka tych bramek głową strzelił, więc wydaje mi się, że ten Wout Weghorst jest jakimś uzupełnieniem, tak jak Sebastian przed chwilą powiedział, i już wiem, czemu Ten Hag go sprowadził, widzę w tym filozofię, więc mi to wystarcza. Ufam jak na razie bezgranicznie Erikowi Ten Hagowi i mam nadzieję, że zrobi z niego duży pożytek i może niedługo będziemy o nim mówić tak trochę jak mówiliśmy o Cavanim, że ma niespożyte siły i w tym pressingu potrafi cały czas biegać. No widzisz, no i to akurat to, co Kuba powiedział, no to o tym nie wiedziałem. A tak wracając do tego, tej surowizny technicznej, to nie wiem, czy pamiętacie takiego piłkarza, też zresztą Holenda, napastnika, też zresztą całkiem niezłego, Roy McKay. O nim też mówiono, że on jak go gdzieś czytałem o nim, to jak koledzy się wypowiadali, to miał umiejętności techniczne tak na poziomie trzeciej, czwartej ligi, ale nadrabiał innymi rzeczami i jednak te liczby wykręcał na najwyższym poziomie. Nie, to Wout Weghorst to nie jest taki napastnik, że drewniany. Absolutnie nie chciałem tego powiedzieć, wręcz przeciwnie, bo to nie jest taki typowy target man z tego, co zdążyłem się dowiedzieć i zaobserwować. To nie jest taki typowy target man, który będzie stał w polu karnym i czekał na dogrania, ale na pewno to nie jest
też taki piłkarz, który najlepiej by się czuł rozgrywając akcję, czy wyprowadzając szybkie kontry, a to my bardzo lubimy robić i ja zresztą często w podcastach to chwalę, mówiąc o tej mobilności naszego ataku. No i zobaczymy, jak w tym mobilnym ataku będzie się sprawdzał ten Wout Weghorst. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Ale wiesz, można zadać też pytanie, czy my lubimy tak grać, czy po prostu gramy tak, bo nie ma innych opcji. No bo de facto, to już też mówiłem w poprzednim odcinku, że jak się zastanowić, to nie ma za dużej różnicy pomiędzy zawodnikami, ich możliwościami w ofensywie. Oni wszyscy mniej więcej mają ten sam zakres, czyli są szybcy, nieźli technicznie, może coś z pola karnego strzelą, ale właśnie nie ma kogoś takiego, na przykład kogo byśmy określili lisem pola karnego, no bo absolutnie Antony Martial kimś takim nie jest. Marcus Rashford też nie, chociażby w spotkaniu z City strzelił takiego gola. No we mnie trochę urósł ten transfer, muszę przyznać. Podkradłeś mi nieco, Kuba, wypowiedź, bo też chciałem odnieść się do filmiku Tomka Ćwiąkały, no ale to już nie będę powtarzał. Pozdrawiamy. Może kiedyś tak do tego dotrze. Może. Mogę tylko dodać, że też prawdą jest to, co mówi Erik ten Hag, bo jak się spojrzy na statystyki, no to poza tym nieudanym epizodem w Burnley, to we wszystkich zespołach, w których Weghorst był, no to on strzelał sporo bramek i faktycznie czy to w tym AZ Alkmaar bodajże on był w Holandii? Chyba tak. Czy już we wspominanym Wolfsburgu, no i teraz w Beşiktaşie, no to on dobrze wygląda pod względem bramkowym, no a przecież tego głównie wymagamy od napastnika. No i tak jak było powiedziane, pressing, duży profesjonalizm, bardzo duży, więc myślę, że rozumiem ten transfer i szczerze mówiąc o wiele więcej mam pewności w przypadku sprowadzenia Weghorsta, niż jakby na przykład wypożyczony był João Félix. I to nie tylko dlatego, że dostał kartkę w swoim debiucie w Chelsea, chociaż może to też ma jakiś wpływ, ale generalnie wiemy, że z Félixem no to teraz jest trochę taki kot w worku, no bo duże nazwisko, ale w tym Atletico za bardzo się nie sprawdził. Nie wiadomo, czy tu by się sprawdził, dużo znaków zapytania. A ten Weghorst, no to przynajmniej wiemy, że będzie dużo biegał i będzie profesjonalny, więc spoko sprawa. Myślę, że jak na możliwości zimowego okienka, to jest okej ruch i spodziewam się, że będziemy dobrze wspominać Holendra. Ale przejdziemy sobie do innego Holendra i tutaj aż chciałoby się powiedzieć o Holender, że takim słabym żarcikiem zacznę tę wypowiedź. Bo możemy się zastanawiać, czy nie mamy do czynienia z jakimś największym pechowcem na świecie. I myślę, że domyślacie się, że przechodzimy do Donego van de Beeka, który bardzo słaby początek ma w Manchester United. W zasadzie praktycznie w ogóle nie grał ani u Solskjaera, ani u Rangnicka. Wydawało się, że nowe odparcie u Erika ten Haga to jest coś, co pomoże mu jakoś się odbić. No i na początku nie wyglądało to najlepiej, a wreszcie w momencie, kiedy zaczął łapać minuty, ba, nawet wychodził w pierwszym składzie i wydawało się, że faktycznie będzie opcją do rotacji, bo jest dużo meczów do rozegrania, ten Bruno Fernandes też nie jest nieśmiertelny i trzeba mu dać trochę odpocząć, no to Holender łapie kontuzję i wypada do końca sezonu. I to paskudnie wyglądała ta kontuzja, jak mu się ta noga wykręciła, to aż, znaczy w sumie to wygięła. No i to też jest troszkę kłopot dla klubu, no bo jeżeli klub myślał o spieniężeniu go jakimkolwiek w najbliższym czasie, no to można wyrzucić te wszystkie plany, no bo nikt nie kupi kontuzjowanego piłkarza. A latem też raczej nikt go nie kupi, no bo gość przez ostatnie pół roku był kontuzjowany, więc nie mam pojęcia, co z nim zrobić. No i właśnie, no i co tu zrobić z tym Donem van de Beekiem? No, bardzo przykra sprawa, no. Nikomu się nie życzy, nawet rywalom, takich w ogóle kontuzja, zwłaszcza takich, no bo to nic przyjemnego. No ale cóż, zdarzyło się. No i fakt jest taki, że chyba Holender w pewnym momencie, albo już nawet teraz, zaczyna postrzegać swoją decyzję o przeprowadzce do Anglii jako największy życiowy błąd, no bo może jakby został w tym Ajaxie, to i do tej pory gdzieś by tam brylował, a może by gdzieś inaczej ta kariera się potoczyła, no ale no, gdybać zawsze można, to są wybory podejmują ludzie, nie zawsze wszystkie
się udają. I cóż, tak jak mówisz, no przez te, to już chyba trzeci tak sezon Van de Beeka w Manchester United na czteroletni kontrakt, chyba z opcją plus jeden, więc tam w zasadzie jak dojdzie do zdrowia, bo mówi się o tym, przynajmniej ten Hag bodajże tutaj wspominał o tym, że Holender gdzieś będzie do dyspozycji na presezon przed kolejnym już kampanią, no to zostanie w zasadzie z ostatnim rokiem kontraktu i trzyletnim no niepowodzeniem, no jakby to już o nim mówić. No tutaj akurat nie jego wina, że się zdarzyła ta kontuzja, bo to akurat w jakiś sposób przypadek i seria niefortunnych po prostu zdarzeń, która się tak nieszczęśliwie dla niego skończyła. Pozostaje tylko życzyć dużo zdrowia, determinacji w tej rehabilitacji, bo czeka go dość sporo czasu, no i pracy w tym kierunku. No i powrotu do gry przede wszystkim, a potem się pomyśli, no cóż. Chyba nie ma chyba sensu bardziej tego roztrząsać na ten moment. No smutne na pewno to, że kolejna kontuzja go dopadła i smutne też jest to, że już tyle razy mówiliśmy o tym, że o, teraz przychodzi na przykład Erik ten Hag i teraz może ten Donny odpali i teraz będzie miał swoją szansę i on nigdy nie odpalał. Naprawdę. Jeszcze na samym początku jak przyszedł, to się troszkę tak dziwiliśmy, czemu on nie gra, no bo w sumie jak wchodził, to nie wyglądało to aż tak źle. No ale potem każdy kolejny trener na niego nie stawiał. No już dzisiaj mamy pewność, że chyba po prostu sobie nie poradził na poziomie Premier League, a na pewno na poziomie Manchester United. Szkoda było bardzo. Też wypożyczenie do Evertonu, no tam też, oczywiście też się pojawiła gdzieś kontuzja, ale też nie wyszło, no co tu dużo mówić. No na tak. Świata nie zwojował. Nie zwojował i chyba już nie zwojuje. Wydaje mi się, że teraz jak się wyleczy, to transfer powrotny do Holandii, no nie widzę chyba innej możliwości. A to może być dobra opcja, bo ogólnie widzę, że Ajax chyba ma teraz taką politykę transferową od tych kilku lat, bo kiedyś było tylko sprowadzanie, czy to z własnego podwórka, czy gdzieś z południowej Europy, czy w ogóle z Ameryki Południowej, jakichś talentów, a teraz oprócz tego dołożyli do tego właśnie takich piłkarzy, którzy od nich odeszli, ale niekoniecznie im wyszło, wykładając, prawda, więcej pieniędzy, ale na tym dobrze wychodzą jako klub, więc kto wie, być może to będzie ta opcja. No zresztą dobry przykład, taki świeży, Daily Blind, który po pobycie w Manchesterze sobie wrócił do Ajaxu, chociaż to nie był aż tak zły pobyt, też trzeba to podkreślić. No a teraz jeszcze... Ale tam jest i Tadić przecież, i Aller chyba też tam wracał, tak? Tak. Pamięć mnie nie myli. No trochę ale... Kto tam przecież wrócił? Bergwijn, ale nie, Bergwijn był w PSV, tak? No, ale wrócił do Holandii w każdym razie. No i tam wykręcają liczby, nie? Więc to tak, jakiś ale przykład. Dążyłem do tego, że teraz Blind na koniec chyba kariery, można tak powiedzieć, no bo już 32 lata ma. No ale przychodzi do Bayernu. Myślę, że fajna opcja na końcówkę kariery. Także co, życzymy zdrowia Donemu Van de Beekowi przede wszystkim teraz, oby szybko wrócił. Ma dużo czasu, to na pewno posłucha naszego podcastu. Tak, jak najbardziej. Oby jak najszybciej ta rehabilitacja przeszła. No i co, no albo jakiegoś transferu, no albo niech się chociaż trochę pokaże w tym przyszłym sezonie, no bo no szkoda chłopa, no co tu dużo mówić. W pewnym momencie największe firmy się o niego walczyły, a teraz cień zawodnika tak naprawdę, więc oby jeszcze mu się udało jakoś wrócić chociaż do odrobiny tego, co pokazywał w Ajaxie. A my sobie powiemy o kimś, kto trochę się odbudowuje i to w sumie znowu głównie oddam głos Sebastianowi, bo już nieco ten temat sobie nadgryźliśmy. Ale Aaron Wan-Bissaka wykorzystuje też pecha Diogo Dalota, bo coś po Mistrzostwach Świata nam się posypał Portugalczyk zdrowotnie. A Anglik gra dobrze, zagrał też w derbach. Z dobrej strony się pokazał, nie przypominam sobie żadnego jakiegoś momentu tego meczu, kiedy miałby problem na swojej stronie. No i Fabrizio Romano ostatnio w meczykach.pl zresztą podał, że za niedługo dowiemy się,
czy Erik ten Hag będzie miał nowego prawego obrońcę i będzie to zależało od decyzji Arona Wan-Bissaki. No i tak wydaje mi się na logikę, na ten moment, że decyzja to będzie po prostu pozostanie i walka, bo też wygląda na to, że również Erik ten Hag jakoś, nie wiem, czy odzyskał zaufanie do prawego obrońcy, czy jakoś go odbudował. Jak ty to widzisz, Sebastian? Mi się wydaje, że już w którymś z poprzednich podcastów tutaj wyjawiałem swoje zdziwienie w kierunku tego, że w ogóle Holender na Anglika nie stawia, bo według mnie to wcale nie jest zły piłkarz. Ba, w tym pierwszym sezonie według mnie był jednym z najlepszych w ogóle naszych zawodników, co nie oznacza w swoim pierwszym sezonie na Old Trafford, że drużyna wtedy grała świetnie, po prostu gdzieś defensywa musiała bardziej pracować. Ma swoje mankamenty, tu mówimy o tej grze w ofensywie, ale z drugiej strony mnie cały czas Diogo Dalot jakoś wybitnie pod tym kątem nie przekonuje i nie uważam go za pewniaka. Jak najbardziej Anglik jest w stanie z nim powalczyć, jeżeli wróci do formy i fizycznej, i psychicznej, bo wydaje mi się, że może tutaj był problem właśnie odbudowania troszkę casus Sancho, który teraz gdzieś tam odnajduje, próbuje się odnaleźć na razie poza klubem. No i po prostu te mecze, od kiedy dostaje szansę i prezentuje się naprawdę dobrze, dziś naprawdę świetne spotkanie, pokazują, że on wcale nie jest takim złym zawodnikiem i warto się zastanowić, czy czasem tutaj po prostu nie zostawić Anglika u nas, a nie skreślać tak od razu. Ja zresztą mówię, nigdy nie byłem za tym, żeby go skreślać, byłem wręcz zdziwiony, że aż tak został zmarginalizowany w zespole i cieszę się, że swoimi występami daje teraz pewne pole do zastanowienia się, czy czasem nie za wcześnie go skreślano, bo jak dla mnie jest to materiał na bardzo dobrego obrońcę. Oczywiście jest troszkę do poprawy, no, ale też kto wie, czy tej poprawy nie zobaczymy. Zresztą wydaje mi się, że troszkę widzieliśmy, bo ja jeszcze troszkę, no może nie w podcaście, ale gdzieś w naszych tam messengerowych rozmowach na grupie żartem rzucałem, że nie wiem, czy kto ma lepszy dribbling, czy Antony, czy Aaron Wan-Bissaka, ale po tym dzisiejszym meczu już mam pewność, że zdecydowanie Aaron Wan-Bissaka prezentuje lepszy dribbling niż Antony. Także no, trzymam kciuki za rozwój w dobrą stronę. Ja tam jestem za tym, żeby Anglik został u nas i cenię go jako piłkarza, więc fajnie, fajnie, że wrócił. No właśnie, chyba to może zaskakiwać u Anglika, że pokazuje nie tylko swoje walory defensywne, z których głównie go kojarzyliśmy, ale też wygląda na to, że nieźle odnajduje się w takiej grze kombinacyjnej. Potrafi się podłączyć do akcji ofensywnej. Czy znaczy on był w ogóle skrzydłowy przez większość swojej kariery? No tak, ale życia, nie? Umówmy się, że raczej tego nie pokazywał przez jakiś czas, a teraz ponownie, czy może ponownie wydaje się, że może też i w ofensywie dać jakąś korzyść. Może to jest też efekt takiego odbudowywania tych piłkarzy, docierania do nich przez menadżera, sztab szkoleniowy i po prostu dobrej pracy tego sztabu z zawodnikami. No, kto wie, no, skoro był tym skrzydłowym, zresztą mówiło się o tym, że całkiem niezły ten dribbling dysponował i czasami potrafił go pokazać w pojedynczych akcjach, no to gdzieś może się nad tym zaczęto zastanawiać i się nad tym pracuje, więc brakuje troszeczkę takiej przebojowości, ale może to wynika z jego charakteru, przebojowości i takiej, u niego widzę taki brak zdecydowania, w sensie, że on często zamiast jednak spróbować ten strzał albo to podanie, albo coś niekonwencjonalnego, to jednak po jakimś bardzo fajnym zagraniu, driblingu, przejściu dwóch piłkarzy, ostatecznie wybierze tą opcję taką bezpieczną i zagra do najbliższego. No ale chociaż piłki nie straci. Ale ja pamiętam, że jeszcze za Solskiera, chyba to był pierwszy albo drugi odcinek podcastu, w którym wystąpiłem, omawialiśmy sobie Arona Wan-Bissakę i tam wtedy rozmawialiśmy w takich tonach, że on nie potrafi grać do przodu. Przecież ja pamiętam, że nawet postawiłem taką tezę, że on nie wie, co zrobić z piłką, jeśli dostaje ją na połowie rywala, bo były takie momenty, kiedy on po prostu panikował, kiedy dostawał futbolówkę. No i chciałbym jeszcze zostawić tutaj statystyki z dzisiejszego spotkania, bo Aaron Wan-Bissaka w meczu z Manchesterem City wygrał wszystkie swoje pojedynki naziemne, czyli 7, 100%. Miał 3 na 4 udane odbiory
i 5 razy odzyskał piłkę, więc to są naprawdę... A ile driblingów? Nie było tam? Mam driblingi. 3 udane driblingi, czyli 100%. Pięknie. No, to są naprawdę dobre statystyki. No i zresztą, jeżeli jakieś zagrożenie City stwarzało, to raczej swoją prawą stroną tak kojarzę. Więc no zobaczymy, ale wygląda na to, że faktycznie Aaron może tutaj jeszcze o coś powalczyć. A na koniec muszę przypilnować, stwierdziłem, że będę miał takie zadanie, ponieważ swego czasu, a konkretnie rok temu, czy raczej w poprzednim sezonie, no dosyć regularnie krytykowałem Marcusa Rashforda i uważam, że zasłużenie, chociaż Anglik też otrzymywał wiele niesłusznej krytyki, a może nawet nie tyle niesłusznej, co przesadzonej, to znaczy mówiliśmy, kibice mówili, że Rashford, że za wysokie progi, że on nigdy nie był taki dobry, że ten najwyższy poziom to nie dla niego. No i teraz Anglik pięknie się odpłaca. Pokazuje, że jednak nie Rashford, tylko Ashford, jak tam chyba jakiś raper napisał, czy znajomy, nie jestem pewien. W każdym razie moją misją jest to, żeby teraz regularnie chwalić Marcusa Rashforda osobno. Skoro wcześniej go regularnie krytykowałem, teraz będę go regularnie chwalić. Chwalimy Marcusa Rashforda, kolejny mecz z bramką. No wydaje się w zasadzie, że teraz jeżeli coś w ofensywie Manchester United robi, no to robi to za sprawą Marcusa Rashforda, a cała reszta ewentualnie trochę mu w tym pomaga. Także to jest też czas dla was, panowie, jeżeli chcecie coś powiedzieć o Marcusie Rashfordzie miłego, no to to jest ten moment. No, ja zawsze uwielbiałem Marcusa Rashforda. Prawda jest taka, że krytyka zasłużona w tym ostatnim sezonie. Zresztą cała drużyna grała fatalnie i po tej kontuzji, bo przecież pamiętamy przed tą kontuzją pleców, bo tam przecież było złamanie kręgosłupa, więc to nie bagatelna sprawa. I przed tą kontuzją no, był w wybornej, wyśmienitej formie. I tylko zastanawialiśmy, gdzie może go to doprowadzić, ale to ta kontuzja wszystko przekreśliła. I od tamtej pory, nawet jak wrócił na boisko, nie potrafił się odnaleźć, jak zresztą cały zespół. No i prezentował się albo słabo, albo nawet i fatalnie, no bo nic nie wychodziło, ani dribbling. No ale to chyba było to, o czym sam Rashford mówił w ostatnich wywiadach, coraz częściej w wypowiedziach podkreślał, że on już teraz odbudował gdzieś tą głowę po prostu, bo to jest bardzo też ważne w sporcie, też często to podkreślam. Odbudował tą głowę, odnalazł na nowo te cele i tą radość z gry, no i to widać na boisku, no, kapitalna forma. Ja zawsze, tutaj już od jakiegoś czasu powtarzałem, że kiedyś się Manchester United, na myśl Manchester United kojarzyło Wayne Rooney, tak no, teraz są takie czasy, że no, gdzieś się myśli o Rashfordzie, zwłaszcza, że to wychowanek. No w pewnym momencie przecież był stawiany gdzieś tam w jednym miejscu z Mbappe, Neymarem i tak dalej. Później ta forma troszeczkę poszła w dół przez półtora sezonu i faktycznie zastanawialiśmy się, co z Anglikiem, gdzie on tam dalej zajdzie. Wytykano mu, że się skupia za bardzo na sprawach pozaboiskowych, ale to, co robi, to też przecież szapoba. I fajnie, że wrócił do formy, jak najbardziej zasłużenie, bo nigdy nie można mówić, że mu gdzieś nam nie zależało i nie próbował, po prostu to nie wychodziło. Teraz tą formę znalazł. No i jeżeli zdrowie pozwoli, no to zanosi się na przynajmniej jego indywidualny rekord gdzieś tutaj strzelecki w klubie, jeżeli chodzi o jeden sezon. A zresztą nawet jeżeli były te złe sezony, to też jak się popatrzyło na statystyki, biorąc pod uwagę statystyki całego zespołu, to one wcale nie były takie złe. Bo mówimy przecież, że to Manchester nie strzelał dużo bramek w tym chociażby poprzednim sezonie i ogólnie wyglądało to bardzo słabo. Więc no, ja się bardzo cieszę, że Rashford gdzieś się odbudował i nigdy gdzieś tam nie zwątpiłem, że ten potencjał w nim drzemie bardzo duży i że jeżeli jest w formie, to jest topowym zawodnikiem. O, owszem, zawsze ma ten mankament, że troszeczkę ta skuteczność czasem szwankuje pod bramką. Dzisiaj troszeczkę ten kazus z tych dwóch sytuacji z pierwszej połowy, no ale na szczęście miał nosa jeszcze w drugiej. No i co, to już chyba 9, 7, już to mnie poprawicie, który mecz z rzędu z bramką.
Jeszcze tutaj chyba 9 na Old Trafford, bo chyba tak coś kojarzę, że to jakiś rekord teraz, tak? 9 mecz z rzędu. No super, szapoba, oby tak dalej. Ja mam tutaj takie dwie statystyki, jedną troszkę mniej ważną według mnie, czyli taką, że Marcus Rashford w tym sezonie już w klasyfikacji kanadyjskiej ma 22 punkty. To jest naprawdę kapitalny wynik, mamy dopiero styczeń, ale z drugiej strony Marcus Rashford ma coś takiego, czego nie ma wielu piłkarzy. I wielu napastnikom zarzuca się, że strzelają tylko nieważne gole. Marcus Rashford strzelił w Premier League w tym momencie 46 bramek, z czego 27 to były gole zwycięskie. 27 z 67 goli dało Manchesterowi United zwycięstwo. Jak podała Opta, to jest około 40% goli i to jest najlepszy piłkarz pod tym względem w historii Premier League wśród piłkarzy, którzy strzelili ponad 50 goli. Więc to jest naprawdę niesamowita statystyka, bo widać, ile punktów Marcus Rashford dzięki swoim bramkom daje Manchesterowi United. I to jest coś, czego nie ma wielu piłkarzy, a Marcus Rashford to ma, że w tych decydujących momentach to on potrafi strzelić bramkę. Ja pamiętam takie spotkanie chociażby przeciwko Paris Saint-Germain, kiedy wyeliminowaliśmy ich tak w dość niespodziewanych okolicznościach po zwycięstwie 3-1 i on wtedy podszedł do rzutu karnego i to pamiętam, że to była na nim taka ogromna presja, a on był bardzo młody i wykorzystał ten rzut karny. No oczywiście tam w reprezentacji Anglii poszło trochę inaczej, ale o tym już nie będę wspominał, tylko cieszmy się, że mamy takiego zawodnika, który jest w stanie dawać nam kolejne zwycięstwa. No na pewno pracuje na nowy kontrakt. Tak. No jak najbardziej i też rekord Wayne'a Rooney'a pobity, więc no naprawdę nawiązuje do pięknych tradycji Marcus Rashford i oby to tylko trwało. Zbliża się koniec odcinka, a ponieważ zbliża się, to zbliża się też konkurs. Konkurs, w którym mamy dla Was nagrody. Mamy do rozdania, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, autobiografię Petera Schmeichela, numer 1. 3 sztuki takiej książki. Jeżeli macie jej jeszcze w swojej bibliotece, to koniecznie weźcie udział. Ale są warunki tego konkursu. Musicie dać nam subskrypcję na YouTube. Nawet jeżeli słuchacie na Spotify albo na jakiejś platformie podcastowej, no to trzeba wejść na YouTube i dać nam subskrypcję. Dajcie też łapę w górę, bo musimy się lubić, jak mamy sobie prezenty dawać. I musicie napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony moment w historii z derbów Manchesteru i dlaczego. Jakoś się rozpiszcie. Będziemy doceniać kreatywność, będziemy doceniać zarówno jakieś komediowe nutki, jak i bardziej sentymentalne uderzenie w nasze serduszka. Przypomnijcie nam najlepsze chwile z derbów i powiedzcie, dlaczego właśnie to one zapisały się w Waszych głowach. I najlepsze 3 komentarze tutaj w gronie sędziowskim sobie wybierzemy i skontaktujemy się z Wami i dostaniecie sobie taką książkę. Przypominam jeszcze raz, jest to biografia, autobiografia Petera Schmeichela, numer 1. Także zachęcamy. A jeżeli macie już tą książkę, ale chcielibyście nas wesprzeć, albo Wam się po prostu podobało i lubicie spędzać z nami czas, to po pierwsze bardzo dziękujemy. Po drugie, jak chcecie być na bieżąco, dawajcie suba. Po trzecie, dajcie łapkę w górę, ponieważ chcemy się rozwijać i wszelkie takie aktywności z Waszej strony bardzo nam w tym pomogą. I też zostawcie komentarz, możemy zadać jakieś pytanie. O co byście chcieli spytać naszych słuchaczy? No to ja zadam pytanie, które między innymi było wśród pytań, które mogliśmy dać do konkursu, czyli takie, co najbardziej cenicie w Eriku Ten Hagu i za co najbardziej go lubicie i co najlepszego wniósł do Manchester United? To takie zbiorcze pytanie. Wypowiedzcie się na temat tego łysego szkoleniowca. Tak. Bardzo prosimy, dawajcie znać. Możecie też skomentować oczywiście na naszej stronie. Możecie słuchać nas na Spotify, możecie słuchać nas na platformach podcastowych. Możecie robić co tylko chcecie. Jesteście wolnymi ludźmi i żyjecie w wolnym kraju. Także do Was to wszystko zależy, czy raczej od Was. Ale mamy nadzieję, że dostarczamy Wam chociaż trochę radości, chociaż ułamek tego, ile nam dostarczył ostatnio Manchester United.
Przypomnę jeszcze raz, pytanie konkursowe. Najlepszy moment w historii derbu Manchester United i dlaczego? A jeżeli nie chcecie brać udziału w konkursie, ważne podkreślenie, to za co cenicie Erika Ten Haga? I w tym momencie podziękujemy Wam za ten odcinek. Komentowali dla Was Jakub Kurek. Dziękuję bardzo. Sebastian Słabosz. Dzięki, do usłyszenia. Oraz Paweł Waluś. Dziękujemy, jeżeli wytrzymaliście do tego momentu i mamy nadzieję, że w kolejnych odcinkach też się będziemy spotykać w tak dobrych humorach, aby jak najwięcej takich szczęśliwych chwil dawał nam Manchester United. A za dzisiaj jeszcze raz dziękujemy i trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Tym razem. Tym razem. Tym razem.